Dyrektor i pomnik. Pewien osioł, co myślał o sobie Bugwico i Bugwico sobie wyobrażał, jednego razu idąc ulicą spotkał rzeźbiarza i tak do niego. O, chyba sam Jowisz tu pana niesie. Świetnie, żem pana przydybał. Zrobi pan moje popiersie. Żeby pan wie, z mojej gęby blask taki bił i dowcip. No, krótko mówiąc, żebym przeszedł do potomności. Najlepiej, wie pan, w marmurze. Nie, nie w marmurze, w granicie, bo granit trwa jeszcze dłużej. W granicie to znakomicie. A może spisz, co pan mnie ma, żeby tak, panie, ze spiżu. Widziałem przed laty trzema coś takiego w tym Paryżu. Przedmieście pnie się pobojik. Cisza, igraszki słońca. A tors, panie, stoi i stoi. A pod nim kolumna jońska. Dalej maliny i woda. O, fotografię mam tu. A może po prostu ze złota. A oczy z wielkich brylantów. Mistrzu, niech pan się postara. Nie będę zwlekał z zapłatą. A może w chmurach z gitarą. Mistrzu! Ach! Co pan na to? Rzeźbiarz tak odparł. Pomału. Wszystkie projekty są dobre. Tylko, że brak materiału. To dyrektorze problem. Bo jeśli chodzi o pana, takiego szukaj ze świecą. Rzecz musi być wychuchana. A nie tak, żeby byle co. Ja mam dla pana materiał, co nie ma go w żadnym sklepie. Przepraszam, jaki materiał? Przyjdzie zima. Śnieg spadnie. To pana ulepię.